Wyrwałam sobie spinirze. No bo ona nie umie. To było dramatyczne przeżycie. Czujecie ten powiew? Nie wiem, czyli tak. Jest potężnie. Mikołaj przyszedł! Nie mogę. Zacząłem znowu wierzyć w świętego Mikołaja. Co roku takie nam prezenty robi, że faktycznie ten Mikołaj. Widzi ten Mikołaj naprawdę i śmieje, wiecie? Hej, joka wszystkim! Witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj przychodzę do was z vlogiem z Wigilii. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes. Pokażę, widzę, jak ci robi prawidłowo ułożenie papierka. W sensie szmatki, w sensie chusteczki. Szmatki. Jealous. Jest taka serweta i my ją rozkładamy tak, żeby była. Rozdzielamy to na dwa i robimy trójkąt. Jak mamy taki trójkąt, to robimy tak. Pyk. A kto się nauczył tak robić te serwety? Na technice to kiedyś miałam. Naprawdę? No. To super rzeczy miałaś na technice? No. Jezu, to my rysowaliśmy znaki. Potem znowu robimy to samo. Jak mamy już takie dwa trójkąty, to po prostu składamy tak. Jules. Czy się nauczyła? No, bardzo. Bardzo mi jest patrzeć na to, żeby zrobić serwetę. Rób. Nie mam robić też? Ja synu czynię ułożę. Nie, no ja nie chcę tego robić sama. Ile nas jest? Dać radę. Jak elegancko. Wygląda trochę jakby ten Mikołaj się załatwiał na ten talerz. Jakbyś miał jedzenie, to będzie tak jak... No. Jezu, kocham tę wrzawę. Taki hałas. Uwielbiam to naprawdę, zwłaszcza podczas świąt. Finalnie tak wygląda choinka, proszę bardzo, z lampeczkami. No ładnie, no tak bardzo... Wiesz, tańczy i śpiewa, ale powiedzmy, że jest vibe, co nie? Mega. Podoba ci się promo? Halo, nie uciekaj mi. Promi chyba chce spać po prostu. Jako Bogu cześć mu dali. A witają. Może włączę jakiś podcast muzyczny sobie na to. Patrzcie, jak pięknie zaczął padać śnieg. Idealnie klimatycznie chyba sobie to wymanifestowałam. Mam nadzieję, że troszeczkę go tutaj spadnie do po prostu rozpoczęcia Wigilii. Na razie jest no słabo, ale still fajnie, fajny vibe. 3, 2, 1, woohoo! Moi drodzy, let's go. Zaczynamy robić makijaż, bo tak trochę w sumie zostało nam pół godziny. Tak! Let's go! Pielęgnacja, ważna sprawa, wiadomo. A co tu się wydarzyło? No przepraszam bardzo, ale na Wigilię to ja się nie prosiłam o takich gości. Dobra, zakryjemy to jakoś. Muszę jeszcze ogarnąć te rzeczy, ale to jest też część prezentów, ale to potem będę wam wszystko pokazywała oczywiście. Mamo, widzowie. Siemono, czy ty też będziesz malować? Tak. Zrobię makijaż, którego nigdy nie robiłam, ale mam go w głowie. Jak na mnie mocno. Ja tam zawsze tylko rzęsy maluję. Puśćmy jakąś muzyczkę. Nie ubrałam się! A tylko za 15 minut są goście, dosłownie. Na pół godziny! Resztki mojego podkładu z klinika. Akurat bardzo lubię ten podkład. Jak już widziałam, że mi się kończy, to przestałam go używać i trzymam go tylko na takie ważne okazje. Także to jest ten moment, moi drodzy. Wiecie, że ostatnio jak Martyna mi pożyczyła zalotkę, to wyrwałam sobie z pięć rzęs. No bo ona nie umie odkręcać tych rzęs, ja nie wiem w ogóle jak tak można. To było dramatyczne przeżycie. Jingle bell, rock. Czujecie ten powiew? Czujecie? Malusieńki. Jak robiłaś kiedyś prysznicowy makijaż? Czyli? Idziesz się kąpać, co nie? No. I robisz sobie taki makijaż, którego normalnie byś nie zrobiła. Bo już wiesz, że zaraz to pójdziesz zmyć. No oczywiście, że tak. Ty tego nie robiłaś? Ja tak robiłam, oczywiście, że tak. Że to jest chyba logiczne. Jakieś szminki, jakieś obrzydliwe i w ogóle wszystko. No, jak korektor dawałam na usta. O fu, jaki korektor? Mamy. Uff, dobrze, myślałam, że mój. Snow is falling all around me. Losowy zły generator! Jezu, nie mogę uwierzyć w to, że maluję się z moją siostrą. Kiedy idziemy na pierwszy malarz? Nie wiem być. Zobacz, co ja mam na czole. Widzisz to? Zmarszczka. Pierwsza zmarszczka. Ej, ty też masz. Masz zmarszczkę. Taką samą jak ja tutaj, widzisz? Jeszcze więcej SPF-a używać. I teraz pola SPF.
Litujcie. I grajcie mu. Makijaż gotowy, tak się prezentuję. Nic specjalnego, ja nie umiem się malować jakoś szczególnie na takie okazje. Myślę, że i tak jest w miarę dobrze. Jeszcze zaraz usta sobie przejadę patyczkiem do uszu, bo są trochę brudne w korektorze. I dodamy błyszczyk. A teraz trzeba zmienić szybko outfit. Szybka zmiana outfitu. Jest pięknie. W ogóle jest to outfit, który wybrała mi moja siostra i moja mama w jednym z odcinków, w którym zmieniają mi mój styl. Jest to w ogóle nowa seria, zapraszam, bo są dwa filmy z tej serii, ale wybrałam właśnie tą stylówkę. Pięknie, pięknie. Kapciuszki piękne. I jedziemy na dół, bo już powoli goście się zbierają. Patrzcie na Martynki Foku, jakie tutaj lampeczki. A jeśli ktoś chciał zobaczyć, pięknie. To widzowie z TikToka widzieli wcześniej mój pokój. Tak, na Martynki TikToku, także zapraszamy tam. Tutaj piękna poście, lampeczki na łóżku, tu kolejne lampeczki, no ładnie. Odprowadzę do mojego pokoju, w którym nie znajduje się absolutnie nic związanego ze świętami, to jest pięknie. O, tutaj nawet bałwanek przed naszymi pokojami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Zanim połamiemy się opłatkiem i złożymy sobie życzenia, posłuchajmy fragmentu z Ewangelii, co był i nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Kilkoporz. Właśnie za szybko czytam czasami, a ty dobrze, możesz już nie. Dobrze, dobrze. Siemano, byłam na chwilę do pokoju, stwierdziłam, to jest ten moment, kiedy zakładam kluczyki, słuchajcie. Czemu? Nie wiem. Natknęło mnie. Tak czy siak zaraz będziemy rozdawać prezenty i kurde, ja się tak stresuję, że prezent, który ja dam, się nie spodobał. Nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. A nie wygląda? W ogóle Jezu, tak się nażarłam. Według moich obliczeń zadało chyba na razie 6 potraw, także połowa już za mną. Jest stabilnie, słuchajcie, ale będzie dużo ciast, więc myślę, że ciastami nadrobię te 6 kolejnych potraw. Jeszcze sałatki nie jadam jeżynowej, a to jest jakby podstawa, co nie? Pierogi z kapustymi grzybami mojej babci. I'm in love, kocham. Nic nie pobije tych pierogów, naprawdę testowałam w Toruniu wiele restauracji, pierogarni, knajpek, barów mlecznych i nigdzie nie było takich dobrych pierogów, także babcia, robisz najlepsze pierogi, serio. A mój stan brzucha, no jest potężnie, naprawdę jest potężnie. Zaraz będziemy sobie dawać prezent, już się nie mogę doczekać reakcji, strasznie, ale kompletnie zapomniałam spakować jednego prezentu wczoraj. Teraz mogę wam tak pokrótce pokazać, bo tych prezentów jest w sumie całkiem sporo. Dla babci zawsze kupuję takie same sety prezentowe. Co roku są to różne rzeczy, no ale tutaj akurat postawiłam na prezent z Rituals, jest zapakowany pięknie tutaj przez panie w sklepie. W środku są przepyszne herbatki zimowe. Naprawdę tak kocham te herbaty. Wzięłam im również kremy do rąk. Tutaj akurat moja mama mi doradziła, że myśli, że babciom akurat na ten okres czasu się bardzo przydadzą takie kremy, więc tutaj wzięłam akurat z Only Bio. Jednej babci wzięłam o zapachu papaja, a drugiej o zapachu maliny. Do tego wzięłam jeszcze takie ozdoby świąteczne. Do tego jeszcze takie malutkie świeczuszki. Dla dziadków wzięłam takie sety. Wyglądają na biedniejsze, ale uważam, że mimo wszystko są bardzo fajne. Tutaj mamy takie perfumki. Znalazłam w ogóle je w Rossmanie i bardzo spodobał mi się ich zapach. I w ogóle Patryk mi je też polecił. Mówił, że kiedyś nawet sam je kupił i bardzo mu fajnie mu się sprawdziły, długo się trzyma. I miały taki fajny, orzeźwiający, ładny męski zapach. No i do zestawu oczywiście standardowo skarpetki. Ja zawsze kupuję dziadkom skarpetki. Tutaj akurat mamy takie z pieskami i takie. A dalej jest prezent dla mojego kuzyna. Dużo słodyczy. Ale no, przyznajcie, to jest skarbonka. No ona przecież jest cudowna. Postawiłam na takie słodycze z Dealza i z Action. No i to był właśnie zestaw dla mojego kuzyna, a tutaj dla mojej kuzynki, czyli dla jakby siostry mojego kuzyna, wiecie o co chodzi. No i właśnie jej wzięłam te gacie z Victoria's Secret. Do tego taką jakąś maseczkę do ust. Tu są jeszcze jakieś takie kosmetyki. Ogólnie mam kilka różnych kosmetyków. I jedne są właśnie dla mojej cioci, czyli dla mamy, mojej kuzynki i kuzyna. A te właśnie wzięłam dla Amelii, ale nie wiem, jak ja to rozłożę. Pewnie dziewczyny też, wiecie, się według własnego zakresu podzielą. No i z racji, że Amelii kolorystyka w pokoju też jest taka zielona, bo ma taką zieloną tapetę z listkami, to stwierdziłam, że wezmę jej taką świeczkę. Dobra, przejdźmy do prezentu dla mojej cioci, w ogóle to jest moja chrzestna. I tutaj mam dla niej gadki przede wszystkim, tak samo jak dla mojej kuzynki. Również taką samą maseczkę do ust, no i właśnie te kosmetyki, o których wam mówiłam. To jest cały set dla mojego taty. I ten zestaw już nawet nie patrząc na niego jakoś szczegółowo, on już krzyczy Sebastian. To jest mój tata po prostu, totalnie. I ja nie wiem, czy te książki będą fajne, czy mu się spodobają, ale tak staram
starałam się dobrać taki vibe, który on najbardziej lubi czytać. Tu akurat mam jakąś taką książkę Pacjent. Po opisie wydaje się być całkiem ciekawa, więc mam nadzieję, że również mojego tatę zaciekawi. Tutaj mamy drugą książeczkę Za wszelką cenę. To również się wydaje fajne. Co prawda nie jest to takie zbytnio medyczne. Mój tata lubi takie medyczne, wiecie, jakieś badania, coś tam. Śmiałam się, że te skarpetki wyglądają jak mój tata. Mój tata jak to zobaczy, to będzie zachwycony, dlatego ja już wiem, że mu się to spodoba. No i wziąłam mu jeszcze takie z małpikami, które robią Daba. Jezu, czy ktoś jeszcze pamięta Daba? No ale są całkiem słodkie. Uwaga, mój tata kocha kawę, mój tata kocha espresso, tak to się mówi, czy nie? Nie wiem, nieważne, ja nie piję takiej kawy, więc się nie znam, nie muszę tego wiedzieć, ale wzięłam mu taki zestaw. Dla mojej mamy natomiast mam dwa te zestawy z Wiktorii. Jeszcze dodam, że prezent dla mojej mamy i dla mojego taty to jakby jest tylko dodatek. No i moja siostra też dostanie jeden taki główny, mocniejszy prezent, a tutaj są raczej takie dodatki, ale wam pokażę, co się znajduje w tym, bo mimo wszystko uważam, że jest naprawdę świetny, przede wszystkim to kapcie. No, moja siostra nawet dzisiaj mówiła, że potrzebuje jakichś ładnych, nowych kapci. To są super słodkie, takie bardzo w jej stylu, myślę, że się jej spodobają. To jest coś, co mnie zachęciło. Moja siostra, wiecie, bardzo lubi takie artystyczne rzeczy, bo ona, wiecie, jakieś szydełkuje, maluje, rysuje, robi jakieś bransoletki, naszyjniki z kroików, więc stwierdziłam, że to się jej na pewno spodoba i to jest taki zestaw, który samemu się przykleja. Tutaj akurat mamy taki wzór ogródka. Jest też bosomaniaczką, więc oczywiście musiałam jej wziąć taki cały zestaw. Tutaj mamy opaskę, turban z truskawkami. No czy to nie jest słodkie? To jest mega urocze. No i jeszcze taki drugi turban, tym razem do mokrych włosów, żeby po prostu taki, wiecie, ręczniczek z mikrofibry. No i oczywiście jej ulubione słodycze, czyli Milka kule oraz Reese z białym. Ale dwa takie główne prezenty to jest prezent dla moich rodziców. Jest to coś, czego przez całe życie nie mieli, ale za każdym razem ja czułam, że oni tego potrzebują i wiele razy o tym wspominali, że trzeba kupić, trzeba się za to zabrać. I uwaga, jest to mikrofalówka. Znalazłam taką super mikrofalówkę, jeszcze pan mi tak dobrze doradził w sklepie, żeby wziąć taką bez talerza i ona jakby odgrzewa od każdej strony, że w środku się nic nie kręci, tylko wiecie, po prostu wkładacie jak do takiego piecyka, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale myślę, że moje ręce się spodoba, no bo stawiłam jednak na jakość. Wiem z własnego doświadczenia, że czasami lepiej jest dołożyć tych pieniędzy, ale mieć coś na lata, niż kupić coś, co po prostu po jednym dniu się zepsuje, co nie, więc myślę, że to była dobra decyzja. A dla mojej siostry mam prezent, w który się już zaopatrzyłam, słuchajcie, we wrześniu, już bardzo, bardzo wcześnie. To jest coś, co bardzo chciała, jest to Apple Watch. Fajnie, Boże, cieszę się, mam nadzieję, że jej się spodoba. Chciałam strasznie jej wziąć różowy, ale nie było wtedy, jak byłam, i wziąłam jej niebieski. Myślę, że teraz to jest taki jeden z jej ulubionych kolorów, także... Dobra, liczę na to, że się spodoba. Jezus Maria, dobra, szybko musimy to zapakować, bo prezent dla rodziców już jest w papierze. W ogóle muszę też tutaj podziękować Patrykowi i jego bratu, bo właśnie to oni mi go spakowali, bo ten prezent był wcześniej u nich, bo ja bym tego do domu nie wniosła, bo po prostu, no by na pewno rodzice się skapnęli, co to jest, bo to jest dość duże, jak widać. Pod toaletką, pod kocem mamy całą resztę prezentów. Musiałam tak schować, żeby nikt tutaj nie podejrzał. Dawajcie, prezenty, a nie granie. Ej, to jest moje, bo ja alegatora... Mikołaj przyszedł! Ale mnie w ogóle olaliście. Mega miłe to było, mega. Czyli nie chcecie prezentów, więcej dla mnie, spoko. Update, jednak udało mi się ich tutaj zgarnąć. Tyn-tyn-tyn, proszę bardzo. Bo jakiś Mikołaj tam jest, co? Dobrze, dziękuję bardzo! Super! O Boże! Taka grzeczna była w tym roku? Nie wydaje mi się. No właśnie, mi też tak średnio! No zaraz będę patrzeć, babcia, słuchaj. Zobaczymy, ale ja jestem w szoku w tym momencie. Jezu, co to jest? Co to jest? To jest miękkie, mega fajnie! Proszę, rózgę z kokardką! O kurde! Ale bez zwłok w środku. Sobie okleić ją jak chcesz, bo to wiesz, że teraz dziewczyny oklejają. Sprosiła mojego, tak, dostałam pluszaka dla dzieci. Nie wnikajmy w to. Ja po prostu poprosiłam Mikołaja, bo ja też bardzo chciałam to. Jakie to jest cudowne, no zobaczcie. Ale to jest miękkie, mega po prostu. Fajne, miękkie. Świetne są te poduszki. To wcale nie tak, że ściągnęłam pomysł od Martyny, bo Martyna chciała. No bo to masz dobre pomysły. Ale ładny, chyba podoba ci się to, co? Ja mam takie prezenty, co prawda skromne na razie, ale ja mam nadzieję, że one zaowocują. Babcia z dilerem. To wygląda, babcia, jakbyś naprawdę dawała coś nielegalnego. Tak wygląda, może i racja, nie? To może zaowocować. Ale jakie torebki dilerskie, nie? Właśnie mówię, jakby tylko... ktoś nie wiedział z takiego kraścia, którego się przygotowuje na Wigilię, otwiera się te łuski i właśnie się wrzuca parę muszeczek do portfela i wtedy pieniądze się mnożą. To ma pomysł, weźmy to sobie. Jakbyś jak zajrzał, to może z 5-10 lat są te łuski pozostawiane jeszcze. Co sprzątam, to... Ale nie wyrzucam, mówię, bo ja wiem, może pieniądze wyrzucę. A te torebki to by, jak byłem w Ziemi Świętej, ja kupowałem, a różaniec. I ta babeczka mówi, to pan ma te jeszcze tutaj torebki, w razie czegoś, bo nabrałem. Nie, mają. No to jest jak mają to dobrze. Nie! O kurde! A no patrz, nie patrz! Patrz ze szczęścia. 3, 4,
Yeah! Jezus Maria, jakie piękne! Ale to jest całe! Całe noce już mam zajęte, nie? Martynko, numer? 36 i 2 trzecie. Babcia się pyta, bo na działkę by policzyła. Ja wiesz. Babcia, na ciebie nie pasują. Zastraszczone ją z białymi. Martynka się nie spodziewałaś, co? Nie wierzę. A mnie jeszcze kupisz sobie po świętach, jak będą za pół ceny. Wow! Wcale się tego nie spodziewałam! Trzeba wyglądać, jest przepiękna. A co to jest? Amelia. Skienka. Ale babcia będzie śmiała szycia. Trzeba wszystko zaferować. Co to robi? To jest genialne. Ładne. Ładne? Jezu, ale cudowne. W ogóle będę miała na wyjazdy idealną. Co? To się coś nosi. Co? Pełno. Wziąłem to na co? Mega. Że miał tą samą piżamę. Ej no. Toruński Mikołaj zaraz jeszcze przyjdzie. Dzisiaj jeszcze mama mi tak prosiła. Fajny ten toruński Mikołaj. Drugi może kubek z krokodylkiem. A zobacz, zobacz, ja to znowu coś z krokodylkiem. To się stała tradycja, ja zawsze Filipowi coś z krokodylkiem kupuję. I kapcie z krokodylkiem. To jeden krokodylek nie ma jednego oka. Wyrwać mu oko? Nie. Proszę bardzo. Nie. Nie. Moje ukochane, najlepsze do jednej. Co to jest? Chciałaś kapciuszki, masz kapciuszki. Ale piękne. Właścicielko psa, a dla pieska co? A dla pieska też będzie prezent. Przygotowałam się na to, mam prezent dla prawniczka. Ładne, podobają się? No zobacz, swoje to dopiero są szalone. Ale jak nie będą ci się podobały, to możecie się z Amelią wymienić po prostu. Najlepsze na świecie rysy z białe. W ogóle ile rzeczy masz wokół siebie? Następnym razem będzie trzeba jakiś kapelusz albo prezent. Właśnie, nie wiem co ja dalej mam wymyślić. Ja już teraz miałam problem ze znalezieniem czegoś z krokodylem, to ja nie wiem co będzie potem. Dawaj te gacie. Ja jestem ciekawa twojej reakcji, bo to są takie naszalone trochę. Poczekaj, bo się otworzy. Poczekaj, ja bym do łazienki. Boże, Paula, jak mam to założyć? Na uszy. Co to jest? To jest ten krem. Który ty chciałaś i teraz mam dwa takie same, ja też mam. Poszłam wczoraj z Paulą do Sephory i tak. O, ten krem jest taki super, Zosia mi go polecała. A ty, dobra, to kupię sobie go. Ale tobie też kupiłam, więc teraz nie możesz narzekać. Co to jest? Proszę bardzo. I tato dla ciebie. O, dziękuję. Uwaga, bo tam jest też szklana. O Jezu. No dzięki! Fajne, ty masz balsamy i takie mini perfumki z Victoria's Secret. Ej dobra, co jak co, ale te skarpetki, one krzyczały tata. Jak byliśmy w sklepie, żeby je kupić, to Paula, co jest tata? No co ty? No tak mi się skojarzyło z tobą, że tobie mi się po prostu takie spodobają. Victoria's Secret obrabowałaś. A podobać się? Będziesz sobie testować, że ty lubisz balsamy od nich, to sobie zobaczysz, no. I uwaga, to są dwie książki. Ja nie wiem, czy ci się spodobają, bo ja wiem, że ty masz milion książek Mroza, ale nie wiedziałam jakie, dlatego chciałam kupić coś, czego jestem pewna, że nie masz. A wydaje mi się, że nie masz tego, nie masz, ty, nie? Nie mam, nie mam, dobrze. Dziękuję bardzo. Ale, słuchajcie, to jeszcze nie wszystko. Mikrofonówka! A to jak zobaczyłam tamtą paczuszkę, ja mówię, Boże drogi, Paulina, papierosy. Papierosy palisz? I już awantura prawie, że... A pokaż dziadek, jak wygląda. To opakowanie trochę nie, aż mi się gorąco zrobiło, jak to zobaczyłam. Bo mi się oprawiało, wyrwało. Ej, naprawdę, mama mi tak mówi, że nie, Paula, wiesz co, tata znalazł u ciebie dwie paczki papierosów, że nada, jesteśmy tobą tak zażenowani, szkoda, że na Wigilię musimy się kłócić. A ja takie, jakie papierosy, co ty w ogóle zadać? Ja mówię, o co chodzi? Mówię, to pokażcie. Wszystko zostawiłam w koronie przecież. No, właśnie! Nie, ale mówię, no jak, no co, o co chodzi? I mi pokazują, a mówię, Boże, to przecież perfumy dla dziadków. Proszę bardzo. To jest dla was, musicie to teraz ładnie rozpakować. Za kogo? Królika! Laska i królik! Królik! Albo chodź się rusza! Raczej nie ruszać, bo żeby się coś zepsuło. Dobra, otwierajcie razem. I od razu wiem, że to jest prezent nie tylko dla was, ale też dla Martynki po części. O! Ty to potrafisz wskakiwać. Mikrofala. Ej, mikrofala! Co jest? Ciocia, kto mówił?
Kurde, właśnie ja nie wiem skąd ty wiedziałeś to. On nie wiedział, to było nic. Po kształcie. No fakt, fakt, też mikrofali tyle czasu no, jest. Nie zrobiliśmy. Paula, wreszcie możemy zrobić zestawy. Ja pana zjadam sprzed 3 lat. Już przeterminowane dawno. Staram się też dobrać tak, żeby do ekspresu pasowała, żeby była czarna. Paula mi tak powiedziała. To jest taka rzecz, która mi się tak przyda. Ale że... kiedy ty to kupiłaś? W Toruniu jeszcze. Czytałam w internecie o tym, żeby znaleźć jakąś miarę taką porządną. Za rok lodówka będzie. Normalnie. To po to wczoraj jechałeś, żeby zapakować? Zapakować, bo ja to już miałam kupione wcześniej. A ja krzyczałam? Tak, i ty na mnie krzyczałaś, ja mówię, że to prezent dla was. A ty nie chcesz żadnych prezentów. To widzisz, jednak się przyda ten prezent. Przyda. Super. Fajnie, przyda się, myślę. Nie, nie, lubię. Tylko nie wiem, gdzie my ją postawimy teraz. Najwyżej na podłodze będzie stała. Może być u mnie w pokoju. Ona była duża. O Boże, gdzie ona będzie stała? Były jeszcze mniejsze, ale one były takie, że nawet tam talerze do środka nie włożysz. Więc stwierdziłam, że lepsza będzie taka, nie? Ale kurczę, mikrofala. Teraz wy się będziecie męczyć z tym, gdzie ją postawić. No, dziękujemy. No tego też się nie spodziewaliśmy. Zacząłem znowu wierzyć w świętego Mikołaja. Co roku takie nam prezenty robi, że faktycznie ten Mikołaj... Dzieci, ten Mikołaj naprawdę istnieje, wiecie? I jeszcze jest jeden malutki prezencik. Idziemy. Proszę bardzo. Rysie, daj pana. No, Martynko będzie zadowolona. Nie, nie. No dawaj, otwieraj. Myślisz, że wiesz, co to jest? Nie wiem, nie chcę, że odstawiać teraz. Zostawiam. Boisz się? Już z ugopisami. Kredowy taki, tak? No zobacz. Nie wiem, czy ci się spodoba, musisz zobaczyć. Co ty? Nie, no co ty Martynka? Dlaczego się znudzi? Ty się cieszy. Nie, się cieszę, no. Nie może. Nie mogę. Unboxing teraz. A ci trzęsą ręce, Martyna. Spokojnie, przecież to chyba dobry prezent. Tak mi się wydaje. A ty tak bardzo chciałaś tego Apple Watcha. Ja pamiętam, że w wakacje Martyna tak gadała, że o Jezu, ja bym chciała tego Apple Watcha. Paweł, pożycz mi swojego, pożycz mi swojego. I stwierdziłam, że skoro tak bardzo chciałaś, to... To jest prawdziwe, słuchaj, no nie okłamałam cię. Ale tak długo wytrzymałaś od września? No właśnie było ciężko, ale finalnie się udało. Ale co to jest? Garek, co to jest? Pokaż pasek. Właśnie ja nie wiem, czy pasek będzie ładny. Pani mnie w ogóle chyba oszukała w tym sklepie. Bo ja chciałam jasny niebieski, ale opakowanie jest takie ciemniejsze. A ja nie otwieram, więc nie wiem. Ale niebieski jest ładny. Ale słuchaj, możesz sobie paski wymieniać, plus ja mam jeszcze do swojego zegarka różowy zapasowy, więc mogę ci dać różowy, jak będziesz chciała. Jezu, ładny. Ładny? No. Bo Boże. Miałam takie spodnie ostatnio. Słuchaj, no jeszcze bluza. Rozdanie. Się nie spodziewałam. W te wtyki wszędzie. Cisnąć pewno, nie? Jezu, nie wierzę. No teraz to dotarło. W ogóle wzięłam ci tą tarczę srebrną, żebyś mogła sobie różne te bransoletki brać. Ja na przykład mam różową i inne kolor mi nie pasuje. Mając srebrną możesz każdą brać. Martina, półka postawa. Jezu, ale mi się on przyda bardzo. Będziesz miała jak ściągać w szkole. Przydaje się do ściągania. A kolor? Jest cudowny. Nie, nie, nie. Można się na choinkę tam. Prezentacja, wielka prezentacja. Jak ten. Ja nie wierzę, to nie wiem, te prezenty w ogóle się nie spodziewałam. No widzisz, mówiłem ci, że będzie fajny Mikołaj. Były łuski. Łuski były, no tak. Na stopach całować. A kapcie dobre? Ja myślałam, że to tyle. I tak się podobało. No ja mam tak, że jakaś szczęśliwa. A dla promyczka, to jeszcze jest coś dla ciebie. Chyba jakaś zabawka, zobacz. Co to jest? A, ty wolisz jedzenie. Chcesz strusia spróbować? Ciekawe to będzie. Nigdy nie jadł chyba strusia, więc miejmy nadzieję, że straczki nie dostanie. Widać, że chyba zabawka ci odpowiada, co? Chcesz strusia? Nie po dziobie. Chcesz czy nie chcesz? Jedzenie, struś na patyku. Pan powiedział, że podobno ma być dobre dla Promiego, więc zaufałam. Jeszcze mamy takie kabanoski, proszę bardzo. Serce, indyk i wołowina. Zabawka go zbyt nie interesuje, ale jest taka słodka. Musiałam pirat. A nie rozdarła się nic. Jeszcze piszczy. Piszczała. O! O! Pora na najlepszą część, czyli barszcz, moi drodzy. Idealnie. Idealnie. Chowa się, żeby nikt mu nie zabrał jego strusia. To jest słynny dziadek z 18 urodzin, który tak super wbijał na parkiecie. Idol wszystkich fanek. Największy polski crusher. No, brawo. To tak rozmawiamy? Nie no, dziadek super. Dziadek mi chodzi rejem normalnie. Ale to dobrze, no. Trzeba mieć trochę takiej energii, werwy do życia. Dobrze. No nie? Ja uważam, że super. Moi wszyscy z nami mówili, że mam super dziadków wszystkich w ogóle. Że wszyscy tacy fajni, że tak się fajnie bawili na 18. No.
Ej, najbardziej uzależniająca gra na świecie, eurobiznes. Uwielbiam, uwielbiam. Zwłaszcza jak gra dużo osób. Właściwie widzę, jaki mam sikor. Lala, już tutaj wszystko pięknie ustawiłaś, nie? Wszystkie aplikacje. Znaczy jeszcze nie do końca wszystko. No ładnie. Niebieski to jest twój kolor, nie fioletowy, jednak zmieniasz zdanie. No to mnie zdążyłam pokazać mojego outfitu na pierwszy dzień świąt, ale dzisiaj spędziłam głównie dzień właśnie tak z rodzinką, pogadaliśmy sobie przy stole. No i proszę bardzo, mój outfit na dzisiaj to były te rajstopki, spódniczka, sweterek, raczej taki golfik bardziej, kurteczka, którą ostatnio sobie kupiłam. No więc taki outfit, do tego jeszcze Agi, no akurat teraz nie mam, ale leżą tam, czekają na mnie. O, jeszcze mam taką kokardę ładną. Martynę oczywiście zabrałam jej, ale to tam, no nieważne. Przyjechał Patryk i teraz wróciłam do domu po prezenty, bo również dla niego i dla jego rodzinki takie prezenty przygotowałam. I mogę też wam pokazać, bo nigdzie chyba wam ich nie zaprezentowałam, a w sumie tego jest całkiem sporo. Przede wszystkim buty. I to jeszcze jakie buty? Uwaga. Tym, tyry, kampusy. Mega fajnie, bo ja z moją siostrą też dostałyśmy dosłownie takie same buty i ten sam kolor nawet na święta. A to akurat był prezent, którego totalnie się nie spodziewałam, bo ja miałam te kampusy właśnie w kolorze różowym, ale były na mnie za duże. To też widzieliście w odcinku którymś tam. Z racji, że były za duże, no to będę musiała je sprzedać, także Vinted. Zapraszam. Święty Mikołaj zadbał o to, żebym miała nowe, ładne, w których będę mogła chodzić. I właśnie on takie same, także będziemy z Patrykiem mieli po prostu bestie buty. Ja sama nie wiedziałam, że ja je dostanę, więc mega fajnie. Jeszcze w ogóle jeszcze bardziej mnie to cieszy. Mam nadzieję, że jemu też się spodobają, bo on raczej takich butów nie nosi, ale właśnie dlatego chciałam mu kupić takie ładniejsze, takie bardziej eleganckie, żeby po prostu to było trochę odmienne od jego stylu, ale myślę, że do jakichś fajniejszych outfitów będą bardzo ładnie wyglądały. No i oczywiście niebieskie pudełko i niebieska kurtka do tego. Nie będę jej na razie wyjmować, bo ona naprawdę był problem ze wciśnięciem tutaj, bo ona jest zimowa, jest mega gruba i jest gigantyczna. Jak sami widzicie, zajmuje bardzo dużo miejsca w tej torbie. Wziąłam mu rozmiar XL, bo ja wiem, że on lubi takie luźniejsze, oversize'owe, żeby mógł założyć bluzę, ale ja sama tą kurtkę potem przymierzyłam i okazało się, że ona jest naprawdę, naprawdę bardzo duża. Błagam, żeby to było wszystko dobre na niego, bo nie chcę mi się potem bawić z oddawaniem. Tutaj jest jeszcze prezent od moich rodziców dla Patryka. Pozwolę sobie go wyjąć. By the way, poperfumowałam tą bluzę moimi perfumami, żeby pięknie pachniało. Taka pomarańczowa, neonkowa. Na nagraniu nie widać tego prawdziwego koloru, ale na żywo ona jest taka pastelowo-neonowa i jest taki rażący ten kolor, ale bardzo mi się podoba, bardzo. Naprawdę, jakby był mój rozmiar, to bym sama sobie wzięła. I ona, słuchajcie, jest w ogóle z Diesla. Patryk chyba nie miał nigdy żadnych ubrań z Diesla, także sobie zobaczy, czy mu się sprawdzi w ogóle. Z tyłu na plecach również jest jeszcze jeden napis. A dla Patryka rodziców mam taki elegancki w ogóle prezent z Ritual, z takim pięknym pudełeczku. Tutaj są takie patyczki zapachowe, które można położyć gdzieś w domu, żeby ładnie pachniało. Naprawdę testowałam zapach i jest cudowny. Tak samo jak testowałam tą herbatkę zimową i sama też sobie taką kupiłam. Kupiłam taką babcią. No i ostatnia rzecz to jest taki żel do rąk. I jeszcze jest ostatni prezent oczywiście dla brata Patryka. Mamy tutaj taką jedną koszulkę z Nike w przepięknym kolorze. Jezu, tak mi się podoba ten kolor. Idealnie mi pasowało do mojej kanapy w Toruniu. I tej koszulki wzięłam mu rozmiar L, żeby miał taką bardziej oversize'ową. Natomiast ta jest taka beżowa. Szczerze nie wiem, czy ten kolor mu się spodoba. Mi osobiście się podoba. Pokazywałam też Patrykowi. Patryk mówił, że też ładna. Tutaj akurat wzięłam M-kę, czyli chyba taki jego normalny rozmiar. I jeszcze do tego skarpetki. Mam nadzieję, że w ogóle wszystkim te prezenty się spodobają, także zaraz to sprawdzimy. Ja to biorę i lecę do samochodu Patryka. Siemano! Pora na bardzo ważną rzecz, czyli otworzenie kalendarzy adwentowych! Adwentowych! 23 i 24 otwieram. Ja chcę najpierw ten! Martyna tak polubiła ten kalendarz, w ogóle patrzcie, już mamy bransoletki założone. Jeszcze nie mamy przywieszek, ale to ogarniemy. Oczywiście Martyna sobie weźmie wszystkie najlepsze, bo ona już tak ustaliła. No, of course. Uwaga. Srebrne. Lipa, bo my wolimy złotą. Tak, i kwiatuszek. Ładna, tylko szkoda, że srebrna. No, beznadziejne. Kolejny jednorazec. Serio? A gadało się wczoraj, że jak będzie 24 kolejny jednorazec albo srebrny, to już maseczki. Lipa. Ja otwieram kawę, a ty otwieraj maseczki. Dobra. Uuu, najlepsza na koniec! Karmelowa, słuchajcie. Znowu to taka fajna. O, taka żelowa, no. Teraz otwórzmy może ten fancy kalendarz, też go jestem ciekawa. A ty otwierasz 24, ja 23? Tak. Zobaczymy, co będzie lepsze. To jest fajne, balsamik. Proszę bardzo. Lancome. Z Prady, to mnie bardzo cieszy. Zapaszek. Uuu, ładnie pachnie, zobacz. O no, ej, to jest taki perfumowany balsam, więc mi się będzie długo na ciele utrzymywał. Wow! Ale ładny, jaki elegancki, patrzcie. Ładny, tu. I mega chyba lubisz ten kalendarz. Naprawdę, to był jeden z fajniejszych kalendarzy, które w ogóle miałam ever. On kosztował 500, ale uważam, że produkty przekroczyły zdecydowanie jego wartość. No sam taki tusz myślę, że kosztuje na pewno powyżej stówki. Kto swój kalendarz otworzy? On chce kalendarzy! Mamy znowu gwiazdeczki. Ojejku, jak chcesz jedzonka? Ja ci dam, kochany, ja ci dam. O, jak się rzucił. Proszę bardzo, piesku. I 24. Będzie coś wyjątkowego? Chyba nie. Serduszka, to jest znowu 21. No i mamy 22, bo 24 się gdzieś zgubiła, nie wnikajmy w to. Let's go. Tu
jest lakier chyba do włosów. A to jest do rzęs, tusz do rzęs. W ogóle chyba kiedyś miałam ten tusz do rzęs i chyba całkiem fajnie mi się sprawdził. A tutaj mamy w ogóle taki... dałaś mi mega podobny w moim kalendarzu. To jest lakier nie dla pieska. Teraz ten fajny taki. Ulala, jakiś taki większy produkt. Ja mam... jakaś drzewka. Taki krem był, nawet mam taką właśnie miniaturkę z tego kalendarza, ale to tam było w tej miniaturce, nie wiem, z 20 ml, a tu już mamy taki pełnowymiarowy chyba w ogóle, to jest krem. Fajny produkt, a one są bardzo spoko, te kremy. I to o, już by było wszystko. Jak my to szybko otworzyliśmy. No szybko, no wiesz, dwie ręce to nie jedna. I tym samym kończymy dzisiejszego vloga. Buziole! Pa! Nara!